Witam wszystkich fanów CapitalBook.pl. Mamy tutaj znakomitych gości, czyli pana Mariana Miszalskiego, który przyjechał specjalnie do nas z Łodzi. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim. I jest też pan Stanisław Michalkiewicz i no, można powiedzieć, że dwóch przyjaciół przyjechało. No tak, bo my się przyjaźnimy od 1970 roku, kiedy poznaliśmy się na studium dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego podyplomowym. No a potem mieszkaliśmy na Jelonkach w Akademiku, nie w tym samym pokoju, ale w tym samym baraku. Już ponad 50 lat, jakby nie patrzeć. No natomiast ta obecność nasza na targach mnie to napawa takimi mieszanymi uczuciami, bo w moim rodzinnym mieście w Łodzi nie ma czegoś takiego jak targi książki. W związku z tym no, bardzo się cieszę, że mogę być w stolicy i w nich uczestniczyć na zaproszenie drugiego wydawcy. Tak, panowie są na targach, targi się skończą, ale książki właśnie pana Stanisława Michalkiewicza i pana Mariana Miszalskiego są dostępne u nas w księgarni CapitalBook.pl i szczególnie, zwłaszcza tutaj polecam książkę pana Mariana Miszalskiego, Ukryta wojna, cicha kapitulacja. Także serdecznie zapraszam do nas na CapitalBook.pl, a my serdecznie pozdrawiamy z targów. Jesteśmy na targach wydawców katolickich. Pan Marian Miszalski właśnie przyjechał do nas. Jest drugi dzień, jest piątek. I panie Marianie, udało mi się pana ściągnąć, co prawda z niedalekiej Łodzi, ale nie jest pan częstym bywalcem Warszawy. Troszkę zdrówko szwankuję od czasu do czasu, ale nie aż tak, żeby z miłym wydawcą się nie spotkać. I tak, bo wydaliśmy panu Marianowi parę książek i pierwszą książkę, jaką wydaliśmy, i to będzie takie clue naszej rozmowy, jest to książka Ukryta wojna, cicha kapitulacja. To jest książka o żydowskim rasizmie oraz o tej takiej problematyce związanej z Polską, czyli próbami stworzenia tak zwanej judeopolonii. Powiem szczerze, że no, słyszałem o książce pana profesora Szczęśniaka, który no, napisał książkę właśnie tytule Judeopolonia, ale pan w swojej właśnie publikacji opisał te różne próby, a tych prób, o ile pamiętam, było 5. No, w podtekście jest Ukryta wojna, cicha kapitulacja, polityka polska wobec żydowskiego rasizmu. Otóż ja uważam, że rasizm żydowski jest dzisiaj we współczesnym świecie jednym z najsilniejszych i najbardziej agresywnych rasizmów, na co się nie zwraca uwagi, a co jest bardzo ważne. No, powody, z których ten rasizm jest w narodzie żydowskim tak bardzo zakorzeniony, to są bardzo złożone i sięgają głębokiej historii, ale ten rasizm jest bardzo widoczny i również oddziałuje on na politykę żydowską wobec Polski. Właśnie niektóre aspekty tego oddziaływania chciałem w tej książce pokazać, a przy okazji zaprezentować historię państwa Izrael, które powstało w 1948 roku formalnie na linii międzynarodowej. No a przygotowania do tego założenia państwa Izrael trwały co najmniej od początku XX wieku i przybierały postać terroru, klasycznego terroru. Powiedzieć można, że Żydzi założyli swoje państwo terrorem i oni na Bliskim Wschodzie terror upowszechnili jako metodę walki, bo wcześniej Arabowie wobec Żydów terroru nie stosowali. Także no, wydaje mi się, że takie chociażby oświetlenie naszych stosunków z Żydami, z lobby żydowskim w Ameryce czy z państwem Izrael jest potrzebne. Zwłaszcza, że i dziś jesteśmy świadkami przejawów tego rasizmu żydowskiego w odniesieniu do Polski. No, wspomnę tu o absurdalnych zupełnie żądaniach materialnych odszkodowań, także roszczenia, tak zwane dziedziczenie bezspadkowe, co jest elementem w skali światowej. Nigdzie takiego czegoś nie ma, Żydzi uważają, że im się takie dziedziczenie bezspadkowe należy. No i oczywiście wtrącanie się via lobby żydowskie w Ameryce. Nasze tutaj polskie wewnętrzne sprawy, mam na myśli ustawodawstwo dotyczące właśnie zwrotu mienia, IPN-u i tak dalej, i tak dalej. Także moim zdaniem sformułowanie ukryta wojna jest uzasadnione, bo taka ukryta wojna w niemilitarnym aspekcie, ale dyplomatycznym, politycznym, propagandowym się toczy między Izraelem a Polską. Agresorem jest w tym przypadku Izrael, polityka żydowska. No a cicha kapitulacja to stąd, że odnoszę wrażenie, że polskie władze od 1989 roku zachowują się bardzo, no nie chcę używać mocnych słów, ale tchórzliwie. Tchórzliwie, chociaż nie mają ku temu żadnych podstaw.
To tyle, jeśli chodzi o motywy, dla których tę książkę napisałem. A jeśli chodzi o Ideopolonię, to ma pan rację. Oczywiście to jest, można powiedzieć, że już to piąta próba tworzenia takiego państwa, w którym Żydzi byliby mniejszością uprzywilejowaną i mającą decydujący wpływ na życie polskie. No, przedstawiam tam te kolejne, tak powiem, propozycje, jakie padały ze strony żydowskiej i sposób ich realizacji. Na szczęście do tej pory żadna nie została zrealizowana, ale moim zdaniem na cienkiej granicy balansujemy. Wspomniał pan o stosunku Żydów do Palestyńczyków i tutaj wracając do historii po 1945 roku, już skończyła się II wojna światowa i Żydzi byli jednymi z takich głównych ofiar Holokaustu i patrząc na to, jakie było postępowanie Niemców wobec Żydów, to na terenie Palestyny, jak doszło do walk między Palestyńczykami a Żydami, no to właśnie Żydzi byli tymi, którzy, można powiedzieć, że kopiowali metody niemieckie na terenie Palestyny wobec Palestyńczyków, bo i też jeżeli chodzi o sprawy terroryzmu, jakby pan mógł rozwinąć ten motyw związany z tak zwanym nowoczesnym terroryzmem, jaki wprowadzili Żydzi na terenie Palestyny. No właściwie Żydzi byli właśnie założycielami nowoczesnego terroryzmu już właśnie w latach 40., a nawet wcześniejszych XX wieku, ponieważ stosowali takie metody jak na przykład strącanie samolotów, jak na przykład wysadzanie w powietrze hoteli, słynny hotel George został wysadzony przez Żydów przeciwko Brytyjczykom, bo głównie tam Brytyjczycy zginęli. Żydzi w czasie wojny posunęli się tak daleko, że jeden z ich takich przywódców proponował Niemcom, że jeżeli Niemcy wypuszczą z Europy Wschodniej okupowanej 40 tysięcy Żydów, to oni będą walczyli z Brytyjczykami w Palestynie. W związku z tym, oczywiście Żydom jest nie w smak dzisiaj przypominanie tego faktu, ale takie fakty miały miejsce i one pokazują właśnie ten żydowski rasizm. I ten rasizm przejawiał się i w walce z Brytyjczykami, i w walce z Palestyńczykami, gdzie przybierał okrutne formy, bo całe się rozstrzeliwano i masakrowano. Więc ten nowoczesny dzisiejszy rasizm to, można powiedzieć, ma solidną tradycję. No, metoda tego terroru była dość prymitywna. Znaczy prymitywna, jeśli chodzi, powiedziałbym, że prosta, taka jak ludowa czepa. Chodziło o to, żeby Arabów na tyle wystraszyć, a ta ludność arabska to była głównie ludność rolnicza, często niepiśmienna. No i poprzez akty terroru, takie jak właśnie masakry wsi, czy rozstrzeliwanie, wieszanie Palestyńczyków, powodowało, że ci Arabowie, pozbawieni mecenatu jakiegokolwiek, się po prostu powoli wynosili z tych terenów, które były zagospodarowane natychmiast przez Żydów, którzy nadal ten terror stosowali. W związku z tym stwierdzenie, że to państwo... No ja nie znam drugiego takiego państwa, które by powstało po 1945 roku, które by powstało właśnie klasyczną metodą terroru. Nie ma takiego. Trudno by znaleźć w historii. Także musimy o tym pamiętać i dlatego uważam, że niedocenianie roli tego rasizmu żydowskiego jest wielkim błędem i ze strony polityków i publicystów, dlatego że on grywa ogromną rolę. Ogromną rolę. Wystarczy powiedzieć na przykład, że w Stanach Zjednoczonych działa tak zwana Liga Dyfamacyjna Żydowska, która formalnie twierdzi, że jej zadaniem jest obrona dobrego imienia Żydów, a tak naprawdę zajmuje się denuncjowaniem obywateli do władz uczelni, przedsiębiorstw, do władz stanowych i federalnych, denuncjowaniem obywateli, których poglądy się żydowskim rasistom nie podobają i to wystarcza. No to jest metoda policyjna. Metoda, forma terroru stosowana właśnie poprzez donosicielstwo. Także jeszcze raz mówię, my nie doceniamy tego chyba żydowskiego rasizmu, jego siły i jego żywotności, a powinniśmy doceniać, bo to jednak mają oni pewne wpływy na świecie, głównie poprzez żydowskie lobby polityczne w Ameryce, głównie. Bez którego sądzę Izrael odgrywałby znacznie mniejszą rolę, mimo swojego uzbrojenia potężnego jak na warunki Bliskiego Wschodu. No ale to jest ta tarcza, która osłania Izrael. Stąd i nasze stosunki z Amerykanami też uważam w tej mierze są zbyt łagodne, uległe, dlatego że możemy więcej mówić otwartym tekstem w Ameryce, zwłaszcza że w Ameryce Amerykanie wiedzą, jak się sprawy mają i nie byłoby tak, że nasz głos nie byłby wysłuchany, gdybyśmy zaczęli na przykład przy okazji tych bezczelnych żądań żydowskich nagłaśniać sprawę, jaka jest podstawa tych żądań, czysto rasistowska.
No to gdybyśmy to w Ameryce powiedzieli głośno, pan prezydent Duda, gdyby to powiedział pan premier Morawiecki, no to myślę, że duży rezonans w społeczeństwie amerykańskim by to miało. Oczywiście lobby żydowskie by się odwinęło, prasa żydowska by zaczęła krzyczeć, ale nie tylko prasa żydowska jest w Ameryce i nie ma się tym czym przejmować. Po prostu prawdę trzeba głosić zawsze, zwłaszcza w czasach niebezpiecznych, jak to powiedział filozof. Korzystając ze swojej obecności na targach książki katolickiej w Warszawie, chciałem państwa zachęcić do lektury najnowszej mojej książki Świat to ciszy wariat w podtekście liryka, polityka, metafizyka. I to wszystko wyjaśnia. Są to wiersze, jakie pisałem podczas 50 lat swojej działalności publicystycznej i translatorskiej. Są to w większości wiersze publikowane po raz pierwszy, no a podtytuł wskazuje na ich charakter. Liryka, wiadomo, kwestia uczuć, polityka, wiadomo, kwestia interesów, no a metafizyka to kwestia pewnej głębszej refleksji nad losem człowieka. Także ktoś z państwa lubi poezję liryczną, polityczną i metafizyczną, to zachęcam. Dziękuję bardzo. Cały czas rozmawiamy wokół książki pana Mariana Michalskiego Ukryta wojna, cicha kapitulacja. I teraz pytanie jest do pana Stanisława Michalkiewicza, zresztą przyjaciela pana Mariana. Czym jest ten żydowski rasizm, panie Stanisławie? No, rasizmem przekona istotą tego żydowskiego rasizmu, jak zresztą każdego innego, jest przekonanie o wyższości rasy. W tym przypadku nie tyle może rasy, bo Żydzi się nie uważają za rasę, przynajmniej w takim znaczeniu, jak to się potocznie przyjmuje, tylko za naród wybrany, który się cieszy szczególnymi względami Stwórcy Wszechświata. Stwórca Wszechświata upodobał sobie w pewnym mezopotamskim koczowniku, no i mu tam naobiecywał rozmaitych rzeczy, pod warunkiem, że ten koczownik będzie Stwórcę Wszechświata chwalił. No i tyle. To jest taki mit założycielski narodu żydowskiego, który zresztą zachował bardzo dużo takich trybalistycznych archaizmów, powiedziałbym. No na przykład, kto należy do narodu żydowskiego? To zresztą jest w izraelskim prawie usankcjonowane, że ten, kto pochodzi z żydowskiej matki. Ten, kto się urodził z żydowskiej matki. Ojciec nie wystarcza, tylko musi być matka. No to zresztą jest nawet zgodne z taką zasadą prawa rzymskiego, według której mater semper certa est pater quem nuptiae demonstrat, to znaczy matka zawsze jest znana, a ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo, ale to też nie zawsze bywa prawda. Więc tutaj matka zawsze jest znana i wtedy, jeżeli ktoś się urodził z żydowskiej matki, no to jest Żydem i przysługują mu prawa polityczne, no i bierze udział, ma udział w tym, może nie tyle bierze, co ma udział w tym właśnie prestiżu narodowym ze strony Stwórcy Wszechświata. Z tego muszę powiedzieć tak, że różne doktryny polityczne wśród Żydów były popularne, między innymi nacjonalizm żydowski, który się pojawił w wieku XIX za sprawą Teodora Herzla. Przy czym Theodor Herzl wywodził, że tak powiem, prawo Żydów do posiadania własnego państwa, bo na tym polega nacjonalizm, że Żydzi są takim samym narodem jak każdy inny. W związku z tym, skoro są takim samym narodem jak każdy inny, no to powinni mieć własne państwo. Problem był tam, gdzie to państwo ma być, bo ile inne narody miały geograficznie określone siedziby narodowe, to naród żydowski od 135 roku, to znaczy od cesarza Hadriana, który ich tam rozgonił po ówczesnym całym świecie, od tego roku się zaczyna okres diaspory w historii narodu żydowskiego, ale w końcu stanęło na tym, żeby tam w Palestynie to państwo założyć i 14 maja, jeśli dobrze pamiętam, 1948 roku Izrael proklamował niepodległość i od tamtej pory istnieje jako państwo. Natomiast syjonizm, czyli ten nacjonalizm żydowski, ewoluował, o ile
Theodor Herzl na przykład uważał, tak jak mówię, swoje podstawowe takie twierdzenie, z którego wyprowadzał wszystkie inne, że Żydzi są takim samym narodem jak każdy inny, to podstawowa teza współczesnego syjonizmu jest inna. Żydzi nie są takim samym narodem jak każdy inny, są narodem wyjątkowym, z czego wyprowadzają wniosek, że mogą się instrumentalnie posługiwać innymi narodami. No to i to rodzi rozmaite napięcia. To przekonanie o wyjątkowym charakterze narodu żydowskiego, za którym idą rozmaite praktyczne posunięcia, na przykład właśnie takie przekonanie, że można instrumentalnie inne narody traktować, no to rozmaite napięcia powoduje w stosunkach Żydów z otaczającym ich światem. To w takim razie mam pytanie, czy są te dobre i złe nacjonalizmy, bo patrząc się na nacjonalizm żydowski, no to mamy tutaj do czynienia z tym dobrym nacjonalizmem, a z drugiej strony środowiska żydowskie no, walczą i tępią wszelkie inne nacjonalizmy, na przykład walczą z nacjonalizmem polskim, kto jest oczywiście tym złym. Proszę pana, Żydzi w ogóle, to jest ciekawa rzecz, że w krajach swojego osiedlenia zwalczają nacjonalizm tych narodów, wśród których żyją. Natomiast sami organizują się na zasadzie narodowej. Na przykład w Polsce jest taka organizacja, w każdym razie była, bo nie wiem, czy jest nadal, Unia Studentów Żydowskich. Nie studentów na przykład socjalistów, nie studentów liberałów, czy nie studentów konserwatystów, tylko studentów żydowskich. Wyznacznikiem przynależności organizacyjnej jest narodowość. I Żydzi, to jest ilustracja tego, że Żydzi organizują się sami na zasadzie narodowej, a nacjonalizm narodów, wśród których żyją, energicznie zwalczają. Krótko mówiąc, wiedzą, co jest dobre. Nacjonalizm w ogóle, wie pan, bo tam pan wspomniał, że jest zły czy dobry. On nie ma właściwie żadnego takiego etycznej konotacji. Nacjonalizm, istotą nacjonalizmu jest przekonanie, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować najlepiej w państwo. W pewnych okolicznościach ten pogląd jest słuszny, a w innych niekoniecznie. Na przykład naród polski jest wspólnotą etniczną, podobnie jak żydowski. No i naród polski chce się organizować w państwo podobnie jak żydowski. Mało jest ludzi, którzy odmawialiby mu takiego prawa. No był taki Otto Bismarck, to odmawiał narodowi polskiemu takiego prawa, ale inni a tak daleko nie szli. I nie ma w tym niczego demonicznego. Można to porównać przez analogię do stosunków rodzinnych, że nacjonalizm byłby podobny do poglądu ojca rodziny, który uważa, że ma w pierwszej kolejności obowiązki wobec własnych dzieci, a dopiero w drugiej kolejności wobec dzieci cudzych. Natomiast, i tu nie ma żadnego demonizmu, to jak gdyby jest oczywista oczywistość. Natomiast demonizm się pojawia w przypadku ekscesu nacjonalizmu, który nazywamy szowinizmem, od takiego pana Chauvin, bohatera literatury francuskiej. No i szowinizm, jeżeli już jesteśmy przy tej samej analogii ze stosunków rodzinnych, to polegałby na tym, że ten troskliwy ojciec, chcąc zapewnić własnym dzieciom lepsze warunki życiowego startu, zacząłby cudze dzieci mordować. No tu już się element demoniczny pojawia, ale powiadam, to jest eksces nacjonalizmu w postaci szowinizmu. W samym nacjonalizmie demonizmu żadnego nie ma. Chociaż Żydzi oczywiście próbują, to właśnie niedawno pani Barbara Engelking i inni też przy okazji rocznicy, 80. rocznicy powstania w getcie, tego typu opowieści tam kolportowali, no ale my na szczęście jeszcze nie musimy w to wierzyć, prawda? Jak będzie dalej, to nie wiemy tego, dlatego że prezydent Biden właśnie proklamował
w Stanach Zjednoczonych walkę z antysemityzmem, cokolwiek by to miało znaczyć. Nie wiem, jakie formy to przybierze, czy antysemitów do gazu będą wysyłali, czy jakoś, nie wiem, łagodniej ich będą traktować. W każdym razie Kongres Stanów, mówię o tym dlatego, że Kongres Stanów Zjednoczonych kilka lat temu już uchwalił ustawę o zwalczaniu antysemityzmu w Europie. Więc mamy do czynienia z pewną skłonnością Żydów do takiego, no do prawnej, prawnego ograniczania swobody ekspresji innych narodów. Żydzi się nie krępują, na przykład kiedy przypisują narodowi polskiemu, właśnie nie jakimś Polakom poszczególnym, czy jakimś polskim środowiskom, tylko narodowi polskiemu jako takiemu, przypisują współudział w Holokauście. To umiarkowana postawa jest to, współudział. No i nie krępują się wcale, mimo że nie mają żadnych dowodów na to, że naród polski jako naród tutaj brał udział, czy przybrał taką formę zbrodniczej aktywności podczas II wojny światowej. Nic na to nie wskazuje, ale widać wyraźnie, że ten szowinizm nie potrzebuje żadnych dowodów historycznych czy materialnych, tylko po prostu się napędza się, że tak powiem, własnym gazem. Szanowni Państwo, więcej na temat żydowskiego nacjonalizmu właśnie dowiecie się z książki Mariana Miszalskiego Ukryta wojna, cicha kapitulacja. Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za rozmowę. W młodości cyganka mi chciała podróżyć z kart, a ja jej zabrałem kartę. Mówię, z kart to każdy głupi chce na to podróżyć. Proszę mi tu podróżyć bez kart. No i ona mi powierzyła. Powiedziała, będziesz żył aż do śmierci, aż ci się zawierci. Więc dopóki mi się nie zawierca, to jestem pełen wigoru i planów na przyszłość.